No i cześć wszystkim, witam was wszystkich bardzo serdecznie z Polski. Siedzę w Warszawie w domu rodzinnym, tak więc teraz trochę odpoczywam. Mam cały miesiąc wakacji. Muszę się przyznać, że naprawdę bardzo zaskoczyły mnie te syberyjskie mrozy w Polsce. Przyleciałem i od razu minus 10, tak więc musiałem się trochę przestawić, wyjąć jakieś tam puchowe kurtki i tak dalej. Zanim jednak przejdziemy do tej treści właściwej, czyli do odpowiadania na pytania, czas rozwiązać wyniki giveawaya. Mam tu nożyczki dlatego też, mam też listę nazwisk, czy tam ników, czy jak to się nazywa. Osób jest bardzo dużo, bo ponad 130 osób się zgłosiło, z czego bardzo się cieszę. Taki odzew na pewno bardzo mi pompuje moją motywację i chcę dalej działać na kanale. Tak więc teraz pozostaje mi nic innego jak wyciąć wszystkie nazwiska i widzimy się za chwilę. Okej. Udało mi się obciąć już wszystko, więc wyciąłem wszystkich partycypantów. Tutaj mam, nie wiem czy się łapię w obiektywie, ale mam tu wszystkie imiona, czy też niki, nie wiem jak to nazwać. Zanim jednak przejdziemy do losowania, musimy znaleźć dobre pudełko na takie losy. Tak więc... takie designerskie, czarne, ładne. Tutaj jest przezroczyste, więc zobaczycie, że ten. Tak więc, że prześwituje i że tutaj tak naprawdę są te wszystkie losy. Wsypuję te wszystkie losy. Żeby nie było. Chyba wszystko. Wszystko jest. Wymieszam je. Emocje sięgają zenitu. Kto dostanie Oscara? I tak jak powiedziałem wcześniej, wylosuję trzy osoby, które prosiłbym o kontakt na Facebooku. Na Facebooku, na moim fanpage'u, czy też znaleźć mnie jakby osobiście i napisać mi wiadomość prywatną, w której podacie mi swój adres i ja na ten adres wyślę jakieś tam malutką paczuszkę z jakimiś tam drobiazgami, czekoladkami i tak dalej, i tak dalej. Znalazłem parę fajnych, ciekawych, egzotycznych smaków, tak więc mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Zanim jednak przejdziemy do treści właściwej losowania, potrzebny jest też sędzia niezawisły, który wyjmie te losy za mnie, zamiast mniej, ponieważ no, chcę uniknąć jakichkolwiek tutaj implikacji, że mogę naruszyć sobie, wybrać dłuższe czy krótsze losy. Tak więc postanowiłem zaprosić specjalnego sędziego, który wylosuje tutaj te trzy osoby za was, zamiast mnie. Przywitaj się. Chyba nie chcę. Dobrze, tak więc nasz sędzia, niezawisły kot Bąku, będzie losować teraz osoby. Tak? Będziesz losować? Losujemy. No, wyjmij jedną. Jedną osobę. Wiem, że to trudne, ale... dawaj. Bąku, nie rób jaj, no. O. Zaraz, chwila. Przerwa techniczna, muszę opanować Bąka. Tak? Wylosujesz? No, chodź tu. Bąku! Nie da się tego zrobić. Dobra, robimy tak i wysypujemy. Wysyp jedną osobę. No co tak uczyć? Zabierasz łapkę. Nie da się. O! Hop! No co tak dużo wysypałeś? Jeszcze raz. Okej, finalna. Teraz już wiem jak pracować. Bąku już wie jak losować. Wyciągnie jedną. Nie wyciągniesz. Jest. Ach. Pierwsza osoba. Mateusz Wiśniewski. Też jesteś zdziwiony. Druga osoba. O, już znalazłeś. Idziemy. Dekaroteczka. Nie wiem, czy widać, czy ostrzy. Już wiem, że jestem zmęczony. Ostatnia osoba. Wyciągnij ostatnią osobę.
O, weszło. Chinks.pl. Tak więc te trzy osoby prosiłbym bardzo o kontakt w najbliższym czasie, do tego piątku. Ja po otrzymaniu waszych danych postaram się... Już uciekł. Ja po otrzymaniu waszych danych postaram się spakować paczuszki i wysłać jakoś w najbliższym czasie, tak aby jeszcze przed moim powrotem do Japonii one do was dotarły. Okej, czyli tak jak zawsze mam tutaj wydrukowane ładnie pytania. Postaram się na nie odpowiedzieć jak najszybciej. Jeżeli macie jakiekolwiek nurtujące was pytania kolejne, zostawiajcie je w komentarzach poniżej i one przejdą do puli sesji pytań i odpowiedzi następnej, którą planuję wypuścić w momencie dobicia do 3000 subskrypcji. Jedziemy! Pierwsze pytanie, bardzo długie, znaczy to jest mnóstwo pytań, od Kamila. Może jak doszła do ciebie nowa gitara, to się pochwalisz nowym nabytkiem i zrobisz film o twoich gitarach. Jak dobrze mówisz, umiesz mówić po japońsku, umiesz też czytać, trasa w Chinach, może kiedyś o tym także opowiesz. Czy jest możliwe, będąc obcokrajowcem, założyć zespół muzyczny w Japonii, czy to z Japończykami, czy innymi gaijinami i odnieść jako taki sukces? Czy jednak ta bariera bycia obcym jest nie do przeskoczenia w tym wypadku? A może ty sam próbowałeś swoich sił w tym kierunku? Okej, bardzo dużo pytań, bardzo ciekawe pytania. Jeśli chodzi o moje gitary, o moją fascynację muzyką i tak dalej, to nie chciałbym tego poruszać na kanale auspicjuszowym, ponieważ kanał auspicjusza jest nakierowany na Japonię, tak więc nie jest to kanał o moim życiu, jako że ja nie jestem nikim, żeby tutaj celebrować moje życie. Ten kanał został założony z myślą o tym, aby przybliżyć widzom Japonię i to, jak tam się żyje. Plus ewentualnie poodpowiadać na pytania tego z perspektywy osoby takiej jak ja, jakiegoś maluczkiego człowieczka. Więc może kiedyś na Snapchacie czy na Instagramie można zobaczyć zresztą zdjęcia moich gitar. Nawet można usłyszeć jak gram, więc zapraszam na te dwie platformy. Jeśli chodzi o to, jak dobrze mówię po japońsku, powiedziałbym, że nie umiem mówić po japońsku, to znaczy jestem komunikatywny, nigdy nie miałem problemu żadnego z komunikacją, wszystko potrafię załatwić w języku japońskim, to znaczy nigdy nie miałem jeszcze do tej pory problemu z tym, żeby coś załatwić. Załatwiłem ubezpieczenie, założyłem konta w bankach itd., tak więc nigdy nie miałem z tym problemu, uważam, że jestem komunikatywny. Jednak jeśli chodzi o takie bardziej oficjalne przemowy, no to nie jestem w stanie na przykład wygłosić referatu w języku japońskim. I powiedziałbym, że mam po prostu tę znajomość bierną języka, to znaczy rozumiem znaczną część, umiem się porozumieć, ale jeśli chodzi o czytanie i pisanie, czyli ta kolejna część twojego pytania, to nie potrafię czytać. Znam kanji, znam hiragane, znam, nie wiem, 200 czy 300 znaków kanji, ale nie więcej. Więc no nie jestem w stanie przeczytać gazety, nie jestem w stanie przeczytać żadnej książki. Trasa w Chinach. Tak, grałem trasy w Chinach z pewnym zespołem. Czy kiedyś o tym opowiem? Tak jak wcześniej powiedziałem, nie chciałbym o tym opowiadać, bo to jest po prostu moje życie prywatne, moje życie muzyczne, moja kariera muzyczna, która jakby idzie innym torem. Ten tor jest japoński. Auspicjusz jest Japończykiem. I czy jest możliwe jako obcokrajowiec założyć zespół muzyczny? Bardzo ciekawe pytanie i niestety muszę przyznać, że są z tym problemy. Ponieważ jestem tutaj już prawie 2 lata i muszę przyznać, że miałem problem ze znalezieniem jakiegokolwiek zespołu. Oczywiście, zespoły gaijinowe są i można je znaleźć, jest ich bardzo dużo i fajnie, tylko że no, oczywiście trzeba się zastanowić, czy odpowiadam taki, a nie inny poziom. Ja trochę w życiu przegrałem, więc też jakby szukam czegoś już bardziej, można powiedzieć, ambitnego. Jeszcze nie udało mi się czegoś takiego znaleźć. Jeśli chodzi o zespoły z Japończykami, to oczywiście wszystko zależy od tego, jacy to są Japończycy. Napisałem do niektórych i kiedy dowiedzieli się, że nie mówię za bardzo, nie znam teorii po japońsku, nie znam teorii, nie znam harmonii, nie znam zagadnień muzycznych po japońsku, to od razu powiedzieli, że nie. Inni napisali ogłoszenie po angielsku, a kiedy napisałem do nich po angielsku, to powiedzieli, ok, ale muszę mówić po japońsku i wszystko mówimy po japońsku. A z kolei jeszcze inne spoko mówią po japońsku, mówią po angielsku, ale mają problem taki, że grają tylko covery. Covery, czyli utwory znanych już zespołów, które są opublikowane, a nie materiał własny, który no niestety jest w tych zespołach nieobecny. Tak więc, no jest z tym problem. Czy jest bariera bycia obcym? Pewnie w pewnym sensie jest, jeżeli nie umie się komunikować, nie zachowuje się jak Japończyk, to wybić się na ten rynek będzie trudno. Nie wiem, czy oni też potrzebują, bo mają wszystkie amerykańskie gwiazdy i tak dalej, więc patrzą na nie, a w Japonii nie potrzebują czegoś takiego. W Japonii mają swoje gwiazdeczki i te gwiazdeczki jakoś prężnie tam funkcjonują. Myślałem kiedyś o tym, żeby na przykład nałożyć maskę i założyć jakiś tam zespół właśnie z Japończykami. Ja jako jedyny mam maskę i nikt nie wie dlaczego, bo okazuje się, że jestem gaijinem i nikt nie będzie o tym wiedział, jakaś taka wielka intryga. Bo Japończycy lubią takie właśnie
różne ciekawe aspekty tych zespołów, ale no na razie wszystko jest niestety stoi w miejscu i nic się nie rozwija w tym wypadku. Dobra, lecimy dalej z tymi pytaniami. Niestety napotkałem na małe problemy techniczne i rozładowała mi się bateria przez to losowanie, więc teraz czas na następne pytanie. No i następne pytanie od Bodzia. Takie pytanko, jak wygląda sprawa posiadania auta w Tokio? Słyszałem, że najpierw potrzebne jest miejsce parkingowe, żeby zarejestrować samochód. Czy może jest podobny schemat jak w Europie? Dwa auta w rodzinie. Cena ubezpieczenia. Niestety, nie mam samochodu w Tokio i nie za bardzo będę mógł się wypowiedzieć na ten temat. Nie wiem, jakie są ceny ubezpieczeń. Jeśli chodzi o ten schemat, nie jest tak jak w Europie, dwa auto na rodzinę, bardziej jedno auto na rodzinę. To auto, ten K-car taki powinien wszystkich pomieścić i wszyscy sobie ładnie, pięknie jeżdżą. No i trzeba mieć to miejsce parkingowe w Tokio, żeby mieć samochód. Tak mi się wydaje, przynajmniej tak mi znajomi mówili. A to z racji tego, że tam jest naprawdę bardzo mało miejsca. I ludzie bardzo często w Tokio czy też w okolicach nie decydują się na samochód, bo ta sieć komunikacji jest tak rozbudowana, że o wiele szybciej dojedzie się metrem czy tam pociągiem niż samochodem, gdzie trzeba będzie jeszcze szukać miejsca, opłacać miejsce parkingowe itd., więc to w ogóle się nie opłaca. Tak więc jeśli chodzi o auto, no to na samochód decydują się najczęściej rodziny już, które mają dzieci, którzy jeżdżą sobie na wycieczki poza Tokio lub mieszkają poza wielkimi miastami i przyjeżdżają do miasta pracować. Można też powiedzieć, że jeżeli ma się samochód, to jeździ już w tej wyższej warstwie społecznej, czyli zarabia się trochę więcej i można pokazać, że ma się samochód i na ten samochód nas stać. Jeśli budujemy dom i chcemy mieć samochód, musimy mieć wybudowany parking dla niego, więc bardzo często można zobaczyć w tych domach, zresztą pewnie widzieliście na Snapchacie i tak dalej, na tych innych moich filmikach z Japonii, że w tych domkach na dole najczęściej jest taki malutki wjazd, gdzie ludzie wjeżdżają po prostu na centymetry, ładują te swoje samochody, wychodzą nawet czasami przez okno. No tak więc z tym autem jest wiele problemów w Japonii i wiele ludzi decyduje się po prostu, że woli jeździć rowerem czy chodzić na piechotę. Ja sobie się chodzę na piechotę i jestem szczęśliwszy. Więc mam nadzieję, że tyle wystarczy. Następne pytanie od Dead Slayera. Czy kupiłem kiedyś Dojinshi albo Eroge? Czy spałem kiedyś w kabinowym hotelu? Czy prawdą jest, że japońskie plaże są przeludnione? Pozdrawiam Cię, Gregor. Teraz tak, nigdy nie kupowałem Dojinshi i Eroge, chociaż chyba kiedyś bardzo dawno temu, jak byłem jeszcze w Japonii, przyjeżdżałem do Japonii turystycznie, byłem chyba w trzeciej gimnazjum, czy w pierwszej liceum, więc to prawie 10 lat temu. I zostałem poproszony przez kolegę, żeby kupić mu jakieś tam takie mangi, czy tam jak to nazwać nawet. No i pamiętam, że była takie trochę konsternacja, nie wiedziałem jak to za bardzo załatwić. Ale potem przełamałem się, wszedłem do tego regionu, bo to jednak jest taka specjalna, no, najczęściej w tych wszystkich animatech i tak dalej, zresztą można zobaczyć to w filmie Zakihabary we vlogu. Oprócz tych zwykłych mang są też takie mangi bardziej wyszukane i bardziej romantyczne, if you know what I mean. I wchodzi się i normalnie wybiera, nikt się tam tym nie stresuje, jakoś nikt się tam nie czuje speszony, wszyscy normalnie wchodzą i wybierają. Ale sam nigdy nie kupowałem dla siebie, więc niestety nie mogę powiedzieć nic więcej na ten temat. Czy spałem kiedyś w kabinowym hotelu? Nie! O dziwo, zawsze kiedy przylatowałem do Japonii, spałem w tych hotelach biznesowych, o czym zresztą mówię też w pierwszej części drugiej sesji Q&A. Więc miałem te takie japońskie hotele, nigdy na hotel kabinowy się nie zdecydowałem, a to z racji tego, że tych hoteli wcale nie ma tak dużo. Cenowe one nie są o wiele tańsze od tych zwykłych hoteli, a ja jestem jednak takim, można powiedzieć, jak to się mówi, nie ten piesek, jaki piesek, niewybredny, tylko no nie jestem osobą wybredną po prostu, szybko podsumowując i wolę się wyspać, a nie tam męczyć się w tej małej kabince. Z tego co pamiętam, kolega Mikołaj, mój współlokator, kiedyś spał chyba w Osace właśnie w kabinowym hotelu i miał taki, że mógł wstać, więc to była ta kabinka, była trochę większa. Ale niestety nie mogę nic więcej na ten temat powiedzieć. I czy to prawda, że japońskie plaże są przeludnione? I tak, i nie. Jak zresztą możecie zobaczyć w plaży w Kamakurze, gdzie żeśmy wybrali też w jednym z moich vlogów, ta plaża jest brzydka, więc problem przeludnionych plaż dotyczy tych miejsc, w których ten piasek jest bardzo ładny i plaże są bardzo ładne. Czyli na przykład Okinawa, w momencie kiedy jest ten boom, hit sezonu, wszyscy tam jadą, bo jest piękna pogoda, jest po prostu niesamowicie przeludniona. I wszystkie te znane miejsca, które są właśnie popularne z tego, że te plaże są ładne, są przeludnione po prostu w momencie, kiedy mamy ponad 120 milionów ludzi w Japonii, wszyscy chcą pojechać na te ładne plaże, a nie na te brzydkie. Tak więc te ładne plaże są przeludnione, brzydkie tak naprawdę są normalne, no tylko ktoś chce się kąpać na brzydkich. Jedziemy dalej, ale się rozpędziłem normalnie. Kolejne pytanie od Gwika. Ponownie witam. Czy Japończycy mają jakieś bardziej praktyczne zainteresowania lub hobby?
kolekcjonowanie na przykład figurek, modelarstwo, czytanie książek czy inne gadżety. A propos modelarstwa, czy przemierzając wielką metropolię rzuciły się w oczy jakieś sklepy modelarskie? To jedno z moich nieszczęsnych hobby. Czy Japończycy mają jakąś nazwę na Tokio, tak jak Amerykanie na przykład Nowy Jork nazywają wielkim jabłkiem? Dużo pytań, ciekawe pytania. Z tego co się orientuję, Japończycy nie mają żadnego takiego specyficznego nazwania na Tokio. Kiedyś tam mówili na to Edo. Jeszcze w innych miejscach mówi się po prostu, że jedzie się do stolicy. Takie jest po prostu wyrażenie w języku japońskim, że jedziemy do stolicy, a nie do Tokio. Ale nie mają tak jak w Nowym Jorku, że nazywają Nowy Jork wielkim jabłkiem. A teraz, Jezu, zgubiłem się. Czy ma, jeśli chodzi o te hobby i zainteresowania, ja powiem tak. Wszędzie jest to kultywowane. Na uniwersytecie jest bardzo wiele klubów, które właśnie kultywują bardzo ciekawe zainteresowania. Takie jak nawet tam u mnie na uniwersytecie mamy możliwość jakiegoś tam, nie wiem, jak to się nazywa, sadzenia kwiatków ładnego, stepowania, jakiegoś tam śpiewania po francusku, śpiewania folku, chodzenia po takiego hikingu po lasach i tak dalej. Więc to wszystko jest jakby bardzo rozpowszechniane, wszyscy chcą mieć hobby. Sami Japończycy wydaje mi się, że nie mają na tyle asertywności, żeby zdecydować, jakim hobby chcą się zajmować. Tak więc potrzebują jednostki edukacyjne, takie jak szkoła czy też uniwersytet, który da im paletę i oni sobie wybiorą, o czym się interesują. I mam na przykład bardzo wiele znajomych, którzy chodzą na kółko, po prostu na kółko, na klub futbolu amerykańskiego. I kiedy się spytałem dlaczego, to nie dlatego, że oni bardzo się tym interesują, czy kochają ten sport, tylko dlatego, że po prostu lubią Amerykę i chcą coś robić, chcą mieć jakieś zainteresowanie. Więc oni podchodzą do tego trochę inaczej, przynajmniej ci Japończycy, z którymi miałem styczność. Jeśli chodzi o modelarstwo i zbieranie figurek, jest to bardzo popularne w Japonii. Zresztą wspominałem też w jednym z vlogów, w Akihabarze można taki kupić, jest taka specjalna, jakby malutki taki wagonik, w którym można kupić wszystkie modele Gundama. W większości tych sklepów, w których mamy akcesoria anime, możemy kupić figurki postaci z naszych ulubionych animacji, ale także możemy złożyć właśnie sobie tam różne mechy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc jest to bardzo rozwinięte. Nawet w takich sklepach jak tutaj Tokyo Hands, w którym nie wiem, czy kiedykolwiek pokazywałem to w filmikach na YouTubie, ale można znaleźć szeroką paletę tych farbek, wszystkich pędzelków i tak dalej, więc to takie robótki ręczne też są bardzo popularne w Japonii. Tak więc pewnie by Ci się tutaj spodobało. Następne pytanie od Oli Meat. Jesteśmy już prawie na końcu. Jak wygląda służba zdrowia w Tokio? Czy mieszczuchy dbają o uzębienie? Najbardziej absurdalna historia, jaka Cię tam spotkała. Jeśli chodzi o najbardziej absurdalną historię, to chyba będzie to jednak sytuacja po prostu z sąsiadami. O jednym sąsiedzi już wspominałem w moim poprzednim mieszkaniu. Sytuacja była śmieszna, ale jednak sąsiad, z którym teraz mieszkamy i z którym teraz się borykamy, jest o wiele gorszy i o wiele bardziej absurdalny. Tak więc zapraszam i proszę o cierpliwość. W najbliższym czasie postaram się opublikować filmik właśnie o tym sąsiedzie i mam nadzieję, że będzie się podobało. To jest według mnie najbardziej abstrakcyjna historia, jaka tam mnie spotkała. Jeśli chodzi o dbanie o uzębienie, w Japonii wydaje mi się, że Japończycy nie przykładali, przez wiele lat nie przykładali do tego tak wielkiej wagi. O wiele ważniejsza była, nie wiem, skóra, cera, włosy i tak dalej, paznokcie, niż zęby. W kulturze europejskiej zęby są jakoś tak bardzo ważne, bo eksponujemy je wszędzie i chcemy mieć piękne, ładne, białe zęby. Tak więc w Japonii można powiedzieć, że ten uzębienie nie jest tak rozwinięte. Także kolejnym faktem jest też to, że dentysta i tak dalej jest dość drogi w Japonii, o wiele droższy niż w Polsce. Nie pamiętam już dokładnie, o co tam chodziło, ale moja na przykład pani Kikuno, czyli przyjaciółka mojej mamy, miała jakąś tam właśnie koronkę robioną czy coś takiego i wyszło, że zapłaciła za to parę, jak nie paręnaście dobrych tysięcy, co po prostu my otworzyliśmy oczy, że wow, to jest naprawdę drogie. Tak więc z tym uzębieniem u Japończyków jest dość kiepsko, aczkolwiek zauważam, że coraz więcej Japończyków decyduje się na noszenie aparatów ortodontycznych. Ortodontyczne, dobrze powiedziałem. Najczęściej są to ludzie, którzy byli w Europie i zobaczyli to i wrócili, chcą mieć piękne, ładne zęby. Tak więc, niestety jest z tym problem. Jeśli chodzi o samą służbę zdrowia, muszę ją pochwalić, jest naprawdę bardzo rozwinięta. Nie za bardzo mogę o niej powiedzieć też, bo mieszkam w Tokio tylko 2 lata, więc nie za bardzo też dużo wiem. Tylko raz korzystałem ze służby zdrowia w Tokio podczas tego mojego pobytu, tak więc, co tu można powiedzieć? Jako student opłacam co miesiąc tak zwane tam opłaty, nie wiem jak to nazwać dokładnie. Każda osoba, która ma zadiukado, czyli taką jakby kartę pobytu, jest zobligowana do tego, żeby płacić co miesiąc jakąś tam składkę.
Jeśli jesteś studentem, to o ile pamiętam, wychodzi to około 1500 czy 2000 jenów miesięcznie, czyli 50-60 zł, co nie jest jakoś tak masakrycznie wysoką kwotą. I wygląda tak, że w momencie, kiedy opłacamy to, ja opłacam akurat co 6 miesięcy, teraz w marcu, będę, jak wrócę, będę musiał znowu opłacić za ten kolejny okres. I w tym momencie mamy 70% ulgi, czyli płacimy tylko 30% za usługi. Jest to olbrzymia jakby zniżka, bardzo fajnie. Pamiętam, że kiedyś jak miałem zapalenie ucha, to właśnie poszedłem, zdecydowałem się pójść do lekarza, bo już naprawdę nie wytrzymałem. Wszedłem do pani doktor, pani doktor powiedziała, o co chodzi, zrobiła mi, słuchajcie, chyba z 3 godziny tam siedziałem, bo sprawdziła mi uszy, zrobiła mi zdjęcia obydwu błon bąbelkowych, jakieś tam zrobiła wymazy, poszedłem zrobić testy na słuch, jakieś musiałem klikać guziczki itd., itd. Siedziałem tam dobrych parę godzin. Po wyjściu w ogóle dostałem kartkę z całym spektrum tego mojego słuchania, że te częstotliwości słyszę ponadprzeciętnie, te tak jak normalny człowiek itd., itd. Po czym dostałem karteczkę 50 zł. Nie chcę mówić, że no tam było 1500 czy tam 2000 jenów. Nie chcę mówić, że w Polsce by się zapłaciło za to o wiele więcej. Pewnie tak, pewnie czekałoby się jeszcze z tymi, z, jak to się mówi, nie zleceniami, tylko z zaleceniami od doktora, żeby czekać w kolejce na te badania. A ja tu wszystko w 2 godziny ładnie załatwiłem, wyszedłem. Oczywiście homeopatia, więc przypisali mi specjalne ziółka. No i zresztą też opowiem pewnie o tym kiedyś w filmiku, ponieważ ta cała służba zdrowia w Tokio bardzo fajnie funkcjonuje. Tak więc, no jest bardzo przyjemnie. No i na sam koniec ostatnie pytanie od Nienormalnej, która napisała swoje imię bardzo ciekawie. Jak na studiach traktują Ciebie studenci i profesorowie? Chodzi o akceptację mnie i mojego imienia. Jeśli chodzi o moje imię, wygląda to różnie. Najczęściej mówią po prostu na mnie Luke, bo ten Luke, czyli odpowiednik teoretycznie Łukasza, no teoretycznie Lukas, ale nieważne, Luke jest najbliżej i jest najfajniej, bo niby amerykańskie, wow, wow, czy tam angielskie. Niektórzy decydują się, że chcą mówić do mnie tak, jak się mówi w Polsce, no ale niestety nie są w stanie powiedzieć Łukasz, Auspicjusz. No dobrze, mam na imię Łukasz, niestety wszystkie wyszła, prawda? Nie mówią Łukasz, tylko mówią Łukasiu, więc jakby tak próbują imitować to. Ale nie mają jakiegoś większego problemu z moim imieniem. Gorzej z nazwiskiem, ponieważ nazwiska polskie są bardzo trudne. No i to jest niestety dla nich Muri, więc nie wymawiają mojego nazwiska kiedykolwiek. Muszę się przedstawić, wszyscy się śmieją, kiedy mówię nazwisko, bo wszyscy po prostu mają połamane języki. Jeśli chodzi o kwestię akceptowania mnie, to już kiedyś o tym mówiłem, nie pamiętam w którym Q&A, ale powiedziałbym, że Japończycy mnie tolerują. To znaczy, akceptują to, że mam tatuaże, że mam kolczyki, że tak wyglądam, a nie inaczej, że mam brodę, czy tam jestem łysy lub nie. Ale jeśli chodzi o takie przyjęcie do społeczeństwa, to nigdy nie zostanę pełnoprawnym obywatelem. Tak więc zawsze jestem tym gajdzinem na uboczu. Oczywiście zdarzały się sytuacje, kiedy no, poczułem ten rasizm i właśnie to jest jedna kwestia, to jest ten sąsiad z dołu. Druga kwestia to też taka śmieszna anegdotka z człowiekiem, który był po prostu chory psychicznie, ale szedł po ulicy i też jakby zaczął niemiłe słowa w moim kierunku słać. Ale o tym powiem zresztą pewnie w odcinku z sąsiadem. Ale ogólnie muszę powiedzieć, że całkiem dobrze się czuję. Jeśli chodzi o to, jak traktują mnie studenci i profesorowie, muszę przyznać, że jestem na tym poziomie graduate, czyli na studiach magisterskich i podyplomowych, doktoranckich. Muszę przyznać, że tutaj trochę inaczej traktuje się studenta z zagranicy. I ja jestem traktowany jako taki już, można powiedzieć, pro. Czyli profesjonalista, który działa w swoim jakby regionie, w swojej dziedzinie. I wielu profesorów, kiedy zaczynamy zajęcia, często po zajęciach mówi, że przeprasza, że na przykład jest tak niski poziom, ale że oczywiście ten poziom nie jest niski, ale po prostu przeprasza za ten poziom i że może mi się nie podobać, więc może czy mógłbym poprowadzić zajęcia z nim, albo może chciałbym poprowadzić parę zajęć samemu. I bardzo często się to zdarza, więc bardzo fajnie, bo jakieś kolejne doświadczenie, właśnie dlatego też pracowałem jako asystent na uniwersytecie, mam możliwość tutaj jakby próbowania swoich sił na poziomie uniwersyteckim. Poprowadziłem parę wykładów, ale trzeba przyznać, że ci profesorowie traktują obcokrajowca, zwłaszcza nie na tym, nie licencjata, ale na tych wyższych stopniach, jako takiego już równego, no może nie równego sobie, ale naprawdę osobę inteligentną. Czego, no w Polsce to wygląda trochę inaczej, bo w Polsce jednak ta hierarchia jest dość wysoka. W Japonii oczywiście ta hierarchia, oczywiście w Japonii ta hierarchia społeczna jest bardzo widoczna i ci uczniowie, a studenci, uczniowie, a profesorowie są tak naprawdę w innych orbitach, na innych orbitach, w innych wszechświatach w ogóle. Tak więc profesorowie bardzo fajnie
reagują na osoby z zagranicy, jeśli mamy jakiś tam poziom i coś z sobą reprezentujemy. Jeśli chodzi o innych studentów, to różnie bywa. Ci, którzy chcą mieć kontakt z obcokrajowcami, będą się tam próbować do ciebie jakoś umilić tobie życie i próbować się z tobą zaprzyjaźnić, czy tam no, zakolegować, ale tak jak już wspomniałem wcześniej w Q&A, nie za bardzo można mieć tych znajomych w Japonii, przynajmniej mi się tego nie udaje. Na sam koniec muszę tutaj przyznać, że to środowisko uniwersyteckie w Japonii bardzo fajnie funkcjonuje i naprawdę czuję się jak, tak napędza cię, napędza jednostkę do działania. Mnie bardzo to zmotywowało i zacząłem się interesować jakby dziedzinami, o których wcześniej w ogóle nie miałem pojęcia, a teraz można powiedzieć, że staję się pomału jakimś tam mini specjalistą w tej dziedzinie i wracają, kiedy wrócę do Polski, bo takie mam zamiary jednak, no chciałbym coś w przyszłości z tą dziedziną wiązać. Okej, to by było tyle na dziś, tak więc dziękuję Wam wszystkim serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odpowiedzi na pytania Was usatysfakcjonowały, że były wyczerpujące. Tak jak powiedziałem wcześniej, zostawiajcie swoje następne komentarze czy też pytania w tej sekcji na dole. Ja je pozbieram i w momencie przekroczenia 3000 subskrypcji, to w sumie już niedługo może będzie, postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w mroźnej Polsce.